Siemano, witamy was w kolejnym piłkarskim vlogu. Witamy, wracamy z piłkarskimi vlogami. Trochę ich teraz będzie od tego momentu, bo akurat ruszają mecze wyjazdowe wiosenne, więc jedziemy na pierwszym meczu do Pruszkowa teraz jedziemy. A z nami oczywiście jedzie pan prezes Mateusz F., czyli Fornalski Fornal, oraz pan Sebastian, po którego później zajedziemy. Co? Witaj, panie prezesie. Szczęść Boże. Co tam trzymasz w środku? Jajeczka i szanie. O, bardzo dobrze. Bo co, bo dzisiaj mamy? Sobotę Wielkanocną. No, można tak powiedzieć. W sensie, no... Wielka Sobota. No, Wielka Sobota, no. Tak. Wsiadaj do nas. Bagażnik daj. A, otwórz, Damianku, bagażnik. Boże, kochany. Ale Forna specjalnie jajka ugotował. Panie Sebastianie, przywitaj się z widzami tutaj. No, dzień dobry, ale dzień ja dobry. Nie idę do żadnego kościoła. No ale dzisiaj jest Wielka Sobota, to trzeba... Ja jestem jak Jezus. Poszedł w piątek, zniknął, wrócił w niedzielę. Z jakiegoś burgera. A nie, ja sobie kurwa wezmę tego. A makora. Coś bierzesz? No zestaw. Jaki? Dzień dobry. Szpana można na dwa oddzielne rachunki tutaj tak. Wziąć? A, no to w takim razie pierwszy będzie. Panie Sebastianie, powiedz, gdzie dotarliśmy? Nie wiem, gdzie jest. Nie wiesz, gdzie jesteś? Ale zrobiłem sobie dobre zdjęcie. A pochwal się z kim? Co to za... A, to jest syn świętej pamięci pana, który zbierał zło. Bardzo dobry człowiek. Myślę, że większość z was chociaż raz obejrzała jeden odcinek z Łomowiska. Bo tego nie da się ominąć. To jest props, który może być najlepszy. I serdecznie tego pana popieram i pozdrawiam. Dawaj, rób selfie. Dawaj. Paki. Oj, nie. No i szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku, panowie, i żeby motorek nasz dzisiaj kochany wygrał. I żeby Chybabowcy wyszli do pierwszej ligi i osiągnęli sukcesy. Zrób. Jak my idziemy do klatki, kurwa, sądzę. O, prezes? Tak, prezes. W tym samym miejscu praktycznie. Dobra. A trener bez tego widzisz, poza polem.
Żegnamy te, ten burdel. Z tym samochodem widzimy się niebawem. Tak, tak. Trasa rozstrzygnie. Jesteśmy już po końcowym gwizdku meczu. Wynik 2-1 dla naszego zespołu. Tak, w drugiej połowie graliśmy w dziesiątkę. One chłopaki jakoś wygrali. Czerwona kartka dla Marcela Gąsiora. Niestety mieliśmy przykrą sytuację bardzo. A dokładnie nie chcieli nas wpuścić, nie chcieli nam sprzedać biletów. Przyjechaliśmy pół godziny wcześniej, przed gwizdkiem. No to poszliśmy do kasy od razu po bilety. A tu dowiadujemy się, że dla kibiców z Lublina nie są dostępne bilety. Więc co? Więc poszliśmy, chcieliśmy się skontaktować z kierownikiem ochrony. Kierownik ochrony, czyli taki starszy pan, przyszedł po 20 minutach dopiero. No, najwidniej, może tak, 30 i nawet. I się okazało, że oprócz nas było jeszcze chyba 6 czy 7 osób z Lublina, które też oczywiście nie dostały biletu. No i przyszedł pan, na szczęście jakoś się udało zakupić te bilety. Z wielką łaską po 15 minutach czekania. Oczywiście niesamowity, brzydko mówiąc, burdel w kasach. Nikt do końca nie wiedział, że mają nam bilety sprzedać. No i tak wyszliśmy 10 minut po pierwszym gwizdku. Tak. Szczerze, organizacja bardzo słaba. Mi się to nie podoba, że jest taka jakby starożytność jeszcze, że średniowiecze dokładniej, że nie można w ogóle zakupić biletu przez internet, nie można zapłacić kartą na miejscu. I bilety tylko kupimy półtorej godziny przed meczem. Ani wcześniej, nie kupimy dwa dni wcześniej czy coś, nie ma takiej opcji. I oprócz nas spotkaliśmy jedną osobę, która już była, spotkała się z tym trzeci raz bodajże. Trzeci rok rzędu. Trzeci rok rzędu, kiedy... Ta osoba pochodzi z Lublina, ma dokumenty noworamiane w Lublinie, tylko że po prostu od kilku lat mieszka w Pruszkowej, prawdopodobnie jest tam zameldowana i tak nie może wejść normalnie na mecz z pokoju. Więc to jest no paradoks. Takiego cyrku to chyba na żadnym stadionie jeszcze nie było. Na żadnym i mamy nadzieję, że już nigdy nie spotkamy, a mamy nadzieję, że coś tu się zmieni i jeśli kiedyś jeszcze tu wrócimy, chociaż nie chciałbym, bo mi się to nie spodobało, to nie spotkamy się już z taką sytuacją. No, by tym razem były mecze dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych, można powiedzieć. Bo nie każdy chce iść na sektor gości do... Tak, do zorganizowanego wyjazdu jakby, tylko po prostu sobie każdy... Prywatnie, tak, kulturalnie, na spokojnie obejrzeć mecz. No ale niestety w Pruszkowie na Zniczu, jak to wygląda dla ludzi spoza Pruszkowa, jest to ciężkie, a czasami nawet niemożliwe, ale jakoś udało się wywalczyć wejście na stadion. Mamy nadzieję, że to w jakiś sposób trochę zostanie rozgłośnione, bo pewnie nie tylko my mieliśmy taką sytuację, pewnie jeśli Pruszków grał z innymi drużynami, osoby przyjeżdżające z innych miast pewnie też mieli taką sytuację, no, na pewno. No, takie cynki. No, więc co, więc nie będziemy dłużej przedłużać. My widzimy się na kolejnym meczu, pewnie... Jaki jest zbliżający się wyjazd? Bo planujemy być na każdym wyjeździe do tej pory. No i chyba to będzie, z tego co pamiętam dobrze, z Wisłą Puławy w Puławach. Tak, tak. Dobrze, więc my kończymy. Do Puław następnym wyjazdem. Żegnamy się z państwem. Z tyłu nasz prezes oraz pan Sebastian. Dzień dobry. Albo do widzenia. Dobranoc teraz. Cześć. Halo! Dawaj! Halo, Saszka! Widzisz? Udało się! Kurwa, ja tylko czapkę bym prawie pomyliłem. Dawaj.